drugiego człowieka. Zaczęłam od tego, że artystów prezentowanych tutaj na tej wystawie jest 40. Wiem, że kilku z nich tutaj dzisiaj nas zaszczyciło. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie przywitać, zarówno artystów, jak i rodziny tych artystów. Jest tutaj z nami Rafał Olbiński, jest... Kto jeszcze jest, Zosia? Moja rodzina jeszcze. Przywitałam się z panem Krzysztofem Wizdeckim Kruzem, to na pewno. Tutaj, dzień dobry. Ale z panem Mariuszem Zdybałem się przywitałam. Dobry wieczór. I to są wszyscy, którzy się przywitały, jeżeli ktoś jeszcze to... No ale właśnie, chciałam poprosić pana Wojtka Siódmaka, żeby, ponieważ przyjechał akurat do nas specjalnie z Paryża, to chciałam, żeby akurat on wystąpił w imieniu twórców i żeby powiedział, co takiego jest w tym kierunku surrealistycznym, że tak wielu twórców postanowiło iść właśnie tym tropem. Dobry wieczór Państwu. Mówi Pani, że tak wielu twórców. No, uważam, że nie tak wielu, bo to jest sztuka bardzo wymagająca, która potrzebuje odpowiedniej dozy intelektu, odpowiedniej dozy wiedzy malarskiej, czyli techniki, no i także troszkę poezji, troszkę nauki. W każdym razie jestem naprawdę szczęśliwy, że biorę udział w tej wystawie i tutaj w tej wspaniałej galerii, w tym wspaniałym domu aukcyjnym, który ma tak piękne warunki. I tutaj przedstawiam właśnie trzy obrazy. Co to jest ta sztuka surrealizmu? Ja raczej nazywam to po prostu realizmem fantastycznym, dlatego że realizm fantastyczny jest to może sztuka awangardowa.